Hej, cześć, mam wam wszystkim, z tej strony PLC Adam, a to jest kolejny odcinek z FIFA 15 Ultimate Team New Season na Androida. Dzisiaj mam specjalny skład na Ligę Trzecią, więc rozpocznijmy zmagania w Lidze Trzeciej, a ja wam pokażę skład. Skład jest warty tyle co Zlatan Ibrahimowicz dokładnie. Przydałem z latana i Nojera, bo Nojera bym nie używał. A Neymara zostawiłem. I tak oto się prezentuje nasz skład z ligi MLS. Więc zacznijmy. Y, zacznijmy od bramkarza. jest to Rimando. Jedyny złoty bramkarz w MLS. Potem Iraola, zawodnik New York City, re, reprezentacji Hiszpanii. Na środkowej obronie jest Opara ze Sportingu. Po, potem jest polski akcent czyli Damian Perkis z Toronto FC. Potem figura e, Corlado Rapids i Barrios z Columbus FC, Dallas. Następnie na środkowym pomocniku jest Ricardo Kakas z Orlando City. Koło jego lewej strony znajduje się legenda angielskiego futbolu Steven Gerrard grający w LA Galaxy i Castillo na lewej pomocy z Dallas. City. Na środkowym napastniku znajduje się Giovinco z Toronto. A na napastniku Toc Martins Sanders FC. Wow, naprawdę ciekawa karta. Zaczynamy zmagania w lidze trzeciej z Toronto FC. Się zmierzymy. Zagrajmy w strojach Paris Saint-Germain. I zaczynamy mecz. Martins do Dziowinko. Gerard do Ricardo Kaki. Będziemy starać się podaniami teraz, już w tej trzeciej ulicy. Tak naprawdę, podaniami nie tak jak to było we wcześniejszych chwilach, że mówiłem, że gramy klepką, a tu nagle nie graliśmy klepką. I tutaj od razu do Martinsa i gol! 1 do 0! Piękna bramka Martinsa! Wiedziałem, to jest nowy skład, nowa technologia, można by powiedzieć. Jest bramka na 1 do 0. Pięknie, już w siódmej minucie. Martins daje nam prowadzenie. O parę w ślizgiem, pięknie. Perkis do Castillo. Castillo, może to się wywiązać. Ciekawa akcja. Podanie do Martinsa, niestety nieudanie. Ale Perkis jeszcze do Dziowinko. Dziowinko do Martinsa. Martins spada w pole karne i uderza. I gol! 2 do 0. Piękna bramka Martinsa. Już druga w tym spotkaniu. W 6, 17 minucie strzelamy bramkę na dwa. Opara faulował. Rzut wolny. I obroniony Dziowinko. Jeszcze tu Ricardo Kaka. Ricardo Kaka. Do Martinsa, Martins. Martins biegnie już na bramkę. I czy to będzie trzecia bramka? Czy to będzie trzecia? Jest Goal! Hat-trick! Pierwszy mecz nowym składem w trzeciej lidze I od razu hat-trick Martinsa. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie to piękne. W 28 minucie prowadzimy 3 do zera. Storrą to E. Tu Gerard pięknie przejął. Gerard pięknie skrzydłem. I dośrodkowanie na Dziowinko, Dziowinko, Kaka, Ricardo Kaka nie strzelił, niestety bramki, ale dobra akcja. Tu Martins jeszcze go goni, Martins, ale lecimy dalej. Iraola, Iraola do Martinsa. Koniec pierwszej połowy, wynik 3-0, do hat-trick Martinsa. Wygrywamy pierwszy mecz w lidze trzeciej, jest perkis do Gerarda, Gerard do Martinsa, Martins. Tam widzi, że na dole ktoś wychodzi i jak, co się stało? Czy to jest rzut rożny? Tak, rzut rożny tutaj Steven Gerard do środka wywuje i Martins! Jest gol! 4 do 0. Martins ze swoją czwartą bramką. To tak jest, jest. Perkis przejął. Dziowinko, Dziowinko do Martinsa, Martins niestety, ale kaka do Martinsa znowu ponownie, Martins do Dziowinko, ale niestety złe po... Perkis, Castillo, Castillo dryblował, dryblował i do Martinsa zagranie, Martins, czy to będzie piąta bramka, Martins i jest 5 do 0, piąta bramka Martinsa w tym spotkaniu, gratulacje. Piękna bramka, pogrą przeciwnika. Strzelamy w 78. Minucie. Jesteśmy na klasie światowej. Tak, oczywiście. Tu jeszcze Martin przejął. Ale koniec! Koniec, pierwszy, koniec meczu. Wygrana 5 do 0: 5 bramek Martinsa. Todca Martinsa. Team of the Season Martinsa. Pięknie. Piękna, naprawdę. Gra. Martin's oczywiście zawodnikiem meczu. Zdobywamy dziewiąty level, już i pierwsze trzy punkty zdobyte. Więc od razu lecimy z drugim meczem, który stoczymy przeciwko. przeciwko. White Chaps. Lecimy w... Zaczynamy mecz. I lecimy. Musimy wygrać znowu. Martins pięknie się przedarł przez obronę, pięknie i czy to będzie gol, nie ma gola, co ja zrobiłem, niestety nie zdążyłem już nacisnąć na, shoot, na strzał, żeby, no niestety nie Tutaj pięknie Barrios do Mar Martins, do Dziowinko, Dziowinko wychodzi na sam, na sam i to musi być bramka i czy to jest, jest 1 do 0, prowadzimy, Dziowinko, reprezent włoski napastnik strzela bramkę. Na 1 do 0 w 19. Gerard. długie podanie do Martinsa, lecz udane. Martins tu się przedziera przez obronę. Martins oddaje strzał i nie. Niestety przegrana główka przez. Chyba to był Gerard. Ale tu zro... postaramy się i pięknie. Oparę do Bariosa Barios Podanie do Martinsa, ale niestety niecelne. Ale Ricardo Kaka. Tutaj pięknie przejął Barrios do Iraoli, Iraola pędzi, pędzi i do Martinsa, do Martinsa, który niestety stracił tu oparę, pięknie włączył się do ataku, oparę. tutaj Martins się znalazł, Martins wpada w pole karne i odda strzał, niestety Koniec pierwszej połowy, wynik jeden za Sebastian Dziowinko zapewnił nam ten wynik, więc lecimy z drugą połową. Myślę, że będzie. Tej piękne przejęcie Barrios do Martinsa, Martins do Dziowinko. Dziowinko sam wychodzi. Tu Dziowinko pięknie, indywidualnie i to będzie druga bramka. Dziowinko niestety. Milimetry od bramki, centymetry. Uff. Perkis. Perkis ponownie do Gerarda. Gerard, Martins. Martins dobiegnie. Czy dobieg Castillo? Do Martinsa, ale niestety już nie udane. Steven Gerard faulował tym razem już. Ale tu pięknie przejęcie. Iraola do Bariosa, Barrios. Tu podał do Dziowinko. Dziowinko do Ricardo Kaki. Kaka się rozpędza, choć ma mało pejsa, ale uda się i oddaje strzał. I to jest niestety obok bramki, ale to milimetry były. Martins pięknie dopadł do piłki. Martins tu odegrał do Ricardo. Kaki Kaka, kaka niestety nie trafił dobrze w piłkę, uderzył w przeciwnika, i piłka zmienia. Od, odwrotny kierunek lotu więc tutaj jeszcze pięknie przejęcie do Dziowinko Dziowinko tutaj Castillo jeszcze próbuje do dziewinko, ale spalony ostatnie minuty do końcowego gwizdka sędziego i faul niestety jeszcze faul na koniec spotkania ale już myślę że wynik jest przesądzony Tylko czekamy na ostatni gwizdek sędziego. I koniec. Wygrywamy 1 do 0. Wynik zapewnił Sebastian Dziowinko, więc udany, bardzo udany odcinek. Wygraliśmy dwa mecze, zdobyliśmy 6 punktów w ciągu dwóch meczy, więc jest niesamowita passa. Musimy ją kontynuować. Następny mecz gramy z Houston Dynamo and Air Quicks. Więc musimy się tam postarać, więc do zobaczenia w, do zobaczenia w następnych odcinkach.